Szanowni Państwo, ja odebrałem tytuł moderatora panu Robertowi po to, żeby zachować równowagę. W tej dyskusji chciałbym podkreślić charakter tej dyskusji. Już mogę usiąść chyba. Bardzo nam zależy na tym, by przełamać sposób dyskutowania, który toczy się w Brukseli. Myśmy nie chcieli przenosić tej dyskusji brukselskiej tutaj do Krakowa. Bardzo nam zależało na tym, żeby to była dyskusja merytoryczna, żebyśmy zajęli się tym, co faktycznie w trawie piszczy. I dlatego zaprosiliśmy nie tyle działaczy po stronie partnerów społecznych, partnerów dialogu społecznego, co ekspertów, którzy na co dzień zajmują się bardzo ciężką, żmudną pracą zrozumienia tych propozycji, również kreowania pomysłów zmian, pomysłów ustawodawczych. I mamy wśród nas najlepszych ekspertów w tej dziedzinie. I umówiliśmy się, że rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia. Każdego z Państwa poproszę o zabranie głosu. Umówmy się, że w kolejności od lewej do prawej. Natomiast potem mam nadzieję, że dyskusja będzie przebiegała w trochę bardziej dynamiczny sposób. Dam Państwu po 2-3 minuty na zgłębienie poszczególnych pojedynczych wątków. Bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan. My jako organizacja reprezentatywna w ramach Rady Dialogu Społecznego rzeczywiście jesteśmy od początku bardzo zainteresowani i zaangażowani w pracę nad projektem dyrektywy, rewizji dyrektywy podstawowej. I może na sam początek 3-4 zdania naszego podejścia odnośnie tego projektu i zagadnienia delegowania. Cofając się jakby wstecz do początku lat 90., kiedy powstała idea regulowania delegowania pracowników, instytucji delegowania pracowników na forum unijnym, chcielibyśmy przypomnieć, że tak naprawdę dyrektywa podstawowa z 96 roku to jest pewien kompromis, ale tak naprawdę to jest uwzględnienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie była to jakaś idea, ażeby zliberalizować czy wzmocnić aspekt socjalny w ramach świadczenia usług, ale tak naprawdę odzwierciedlić orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, które już wiele lat wstecz przed przyjęciem dyrektywy podstawowej miało miejsce na forum unijnym. Drugi aspekt, na który tak naprawdę chcielibyśmy zwrócić uwagę w tej dyskusji dotyczącej delegowania pracowników, że często pojawia się w czasie paneli, rozmów, ekspertów, kwestia tego, że się zmieniła sytuacja społeczno-gospodarcza, że tak naprawdę rozszerzenie Unii o nowe 10 państw członkowskich zmieniło tą sytuację ekonomiczną i społeczną. Ale kiedy się patrzy na dokumenty towarzyszące przyjęciu dyrektywy z 96 roku, tak naprawdę już wtedy też te zróżnicowanie między na przykład minimalnymi stawkami wynagrodzenia w poszczególnych państwach członkowskich, jak Portugalia czy Niemcy, tudzież Belgia, było bardzo duże i wcale nie jak tak daleko odbiegające od tej sytuacji, z którą mamy do czynienia w dniu dzisiejszym. Więc sytuacje i okoliczności sprzyjające przyjęciu dyrektywy w 96 roku, one nie są aż tak bardzo zróżnicowane, mam wrażenie, od momentu, w którym jesteśmy obecnie. Kolejny element, na który chcemy zwrócić uwagę, to jest kwestia, czy zdanie, które pojawia się często też w czasie dyskusji nad dyrektywą, że tak naprawdę jedną z cech charakteryzujących Unię jest to, że my potrafimy dochodzić do kompromisu. Pytanie tak naprawdę, czy kompromis nie staje się powoli ideą samą w sobie, a jesteśmy w stanie spojrzeć na meritum i tak naprawdę na przedmiot tego, co chcemy, tematu, w jakim chcemy osiągnąć kompromis. I tutaj bardzo duże podziękowania w kierunku pana doktora Benio za przygotowane badania, bo i na poziomie krajowym, jak i na poziomie unijnym w ramach rozmów Business Europe nam najbardziej brakuje tak naprawdę danych dotyczących tego, jak wygląda sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców delegujących pracowników, jak i danych dotyczących warunków zatrudnienia samych tych pracowników delegowanych. I tak naprawdę kończąc już tą część wstępną, na dobrą sprawę nie wiemy za bardzo, patrząc na dokumenty, które są na stole i przysłuchując się kolejnym dyskusjom na poziomie unijnym, po co jest ten projekt dyrektywy na stole położony i jakie są jego cele. I myślę, że dzisiaj też poświęcimy chwilę czasu, tak naprawdę co mają zyskać pracownicy i co mają zyskać pracodawcy w związku z zaproponowaniem i przyjęciem projektu dyrektywy, zmieniającej dyrektywę podstawową. Dziękuję bardzo. To był szybki wstęp. Dzień dobry Państwu. Ja przygotowałam kilka slajdów, które, nie wiem, mam nadzieję, że
będę mogła Państwu pokazać. Natomiast na samym początku chciałam zaznaczyć, że nie reprezentuję konkretnej strony w tej debacie. Nie jestem też przedstawicielem związków zawodowych. Od lat zajmuję się badaniami na temat polityki związkowej, polityki grup interesu, jak one się ścierają, szczególnie w Unii, w odniesieniu do debat regulacyjnych związanych ze wspólnym rynkiem. I tak też, jeśli mogę Państwa prosić, proszę o odebranie tej dzisiejszej mojej krótkiej prezentacji. Kilka lat temu stałam na czele takiego zespołu badawczego. Próbowaliśmy zająć się kwestią dumpingu społecznego, jak to ugryźć. Za cel postanowiliśmy sobie z jednej strony popatrzenie na to, jak wyglądają dyskursy na temat tego pojęcia w Europie. Z drugiej strony chcieliśmy skupić się właściwie też na poznaniu mechanizmów, odtworzeniu właściwie takich istotnych cech tego fenomenu, jeśli rzeczywiście istnieje, co on mógłby znaczyć. I rzeczywiście w tych badaniach odeszliśmy od bardzo politycznego dyskursu, bo tak rzeczywiście on od kilku lat wygląda. Nie traktowaliśmy niskich płac jako synonim dumpingu, tak jak się to zdarza. Nie próbowaliśmy przedstawiać wschodu przeciwko zachodowi, to też nie ma sensu. Nie skupialiśmy się tylko na przepływie siły roboczej wewnątrz Unii, ale podchodząc to troszkę od strony takiej bardziej teoretycznej, naukowej, zaczęliśmy od... Gdzie punktem wyjścia było spojrzenie na literaturę, którą mamy odnośnie z jednej strony teorii ekonomii, ekonomii politycznej, socjologii ekonomicznej, i tam właściwie z takich dwóch punktów wyszliśmy. Jedna to kluczowa rola regulacji, również tych o charakterze społecznym dla konstrukcji rynku, dla jego prawidłowego funkcjonowania. Z drugiej zaś taką bardzo mikroperspektywę ze strony właściwie motywacje indywidualnych uczestników rynku, którzy działają w krótkoterminowym horyzoncie czasowym, do próbowania uchylania się, do unikania tychże regulacji. I w tej perspektywie zdefiniowaliśmy wtedy dumping społeczny jako praktyki, które podejmowane są rzeczywiście przez indywidualnych uczestników rynków, polegające na łamaniu czy też obchodzeniu istniejących regulacji społecznych w celu wygenerowania krótkookresowej przewagi konkurencyjnej. To są działania z jednej strony rzeczywiście nielegalne i będziemy o tym na pewno mówić. Są to działania niezgodne z przepisami, ale również działania, które rzeczywiście polegają na pewnego rodzaju lawirowaniu między systemami regulacyjnymi w celu osiągnięcia pewnych oszczędności i przez to również takiej przewagi konkurencyjnej. I w tej bardzo szerokim definicji dumpingu pewne procesy związane z delegowaniem, jeśli delegowanie rzeczywiście bazuje na niższych kosztach, na systematycznym wykorzystywaniu różnicy płacowej między płacami w krajach przyjmujących, a ich minimami, które później stosowane są do pracowników delegowanych, w tym w szerszym znaczeniu rzeczywiście tego typu delegowanie nosi znamiona dumpingu społecznego. Patrząc na to troszkę z innej strony, pracownicy delegowani w tym znaczeniu są troszeczkę wykluczeni z miejscowych regulacji. To wykluczenie regulacyjne powoduje różnice w ich wynagrodzeniach i w związku z tym w pewnych sektorach, podsektorach rynku, o tym będziemy na pewno rozmawiać, wprowadza to pewnego rodzaju presję. Natomiast cała dyskusja na temat dzisiejszej rewizji, tak jak już Pan bardzo stwierdził, zapomniałam przerzucać te piękne slajdy, bardzo przepraszam. Cała dyskusja, o której dzisiaj mówimy, to nie jest dyskusja nowa, to nie jest nagle walka wschodu z zachodem jako taka. Ta debata, jak Pan już dobrze zauważył, od wielu lat poprzedzała nawet tą dyrektywę podstawową. Kraje przyjmujące, które rzeczywiście domagały się regulacji bardziej społecznych, prospołecznych, i kraje, które wysyłały pracowników, szczególnie z południa Europy, które, jak wiadomo, ze względu na koszty czynników produkcji chciały te regulacje mieć jak na najniższym poziomie. I tak jak Pan mówił, rzeczywiście kompromis był niemożliwy do osiągnięcia. I przez orzecznictwo ETS-u właściwie najpierw pozwolono
krajom przyjmującym rozciągnąć pewnie obowiązujące szeroko, powszechnie obowiązujące normy na tych pracowników delegowanych i to rozwiązanie po wprowadzeniu tych regulacji na poziomie krajowym zostało przyklepane dyrektywą. Ale ten podział był bardzo wyraźny i ten podział dzisiaj troszkę innej konfiguracji krajów też mogą Państwo zaobserwować. Kraje wysyłające to kraje, jak Państwo widzą, te, które są po lewej stronie tego wykresu, kraje przyjmujące, które więcej przyjmują pracowników niż wysyłują, są krajami zielonymi, a cały ten podział czerwone, zielone to są listy do pani komisarz z zeszłego roku, czyli ten podział nadal dzisiaj jest obecny, on się nie pojawił tylko z dyrektywą. Tak samo stanowisko związków zawodowych, ono znowu nie jest czymś nowym, to już gdzieś było. Postulaty tego typu już były formułowane w czasie prac nad dyrektywą podstawową. Kraje przyjmujące też były właśnie jak najpełniejszą ochroną pracowników delegowanych. Następnie związki dokonywały zawsze krytyki orzeczeń ETS-u, które w późniejszym okresie właściwie zapewniły tym zasadom podstawowym, na które zezwolił Trybunał, aby zostały one rozciągnięte na pracowników delegowanych, nadał im troszeczkę taki status maksymalnej ochrony i to było bardzo krytykowane. W dzisiejszej debacie łączy się to zwykle z postulatem równej płacy, tak jak to było w odniesieniu do innych grup społecznych w przeszłości, czy do kobiet, czy duża debata w Niemczech na temat pracowników tymczasowych i zrównania ich prac. Teraz rozciąga się to w debacie politycznej również na pracowników delegowanych, łącząc jednocześnie z zakazem niedyskryminacji ze względu na narodowość czy pochodzenie. I od początku ta pozycja była popierana przez również związki z regionu. Kiedy będziemy mieć troszeczkę więcej czasu, mogę o tym opowiedzieć, ponieważ analizowałam te pozycje na temat wielu innych debat, również właśnie z punktu widzenia polskich związków zawodowych i związków z innych krajów tutaj regionu. Ale była to pozycja popierająca tą maksymalną ochronę również od samego początku, właściwie przy wszystkich debatach związanych z rozszerzeniem, z otwarciem rynków i tak dalej. Tak jak powiedziałam, ta debata nie jest dzisiaj czymś nowym. To już widzieliśmy właściwie w przypadku dyrektywy o przejęciach, duże, burzliwe demonstracje i bardzo długie negocjacje na temat dyrektywy usługowej, krytyka orzeczeń ETS-u związanych właśnie z tak zwanym kwartetem Laval. W nauce czasami przedstawia się to jaki taki konflikt kapitalizmów, czyli bardzo odmiennych wizji ładu społeczno-gospodarczego, odmiennych wizji integracji, odmiennej wizji liberalnej, a tej zapewniającej troszkę większą ochronę socjalną. Ale tak jak powiedziałam i tak jak pan podkreślił, to nie jest debata, która dzisiaj się narodziła. Ona była obecna w Unii już przed rozszerzeniem Unii na wschód. Te kraje rzeczywiście, które dołączyły w 2004-2007 roku, to są kraje o bardziej liberalnym orientacji polityczno-społecznej, ale mieliśmy już Wielką Brytanię, była Irlandia. Jeśli popatrzymy na grupy państw popierające bardziej prosocjalne czy proliberalne rozwiązania w przeszłości, dzisiaj właściwie nie jest to nic nowego. W tym kontekście projekt rewizji dyrektywy usługowej i decyzja ostateczna będzie miała charakter bardzo polityczny. To jest gra grup interesów rzeczywiście, które ścierają się i na poziomie narodowym, i na poziomie ponadnarodowym, a ostateczny wynik tej debaty to właściwie wynik tego, jak dużą siłą przetargową będą te dwie strony, tak jak w przeszłości, dysponowały. I właściwie to, co jest znamienne w dzisiejszej dyskusji, to takie troszeczkę window of opportunity, okienko dla rozwiązań prospołecznych, tak się wydaje, na dzień dzisiejszy w Unii Europejskiej ze względu na bardziej prosocjalne stanowisko Komisji. To się wpisuje właściwie dzisiejsza debata bardzo w niedawne pomysły takiego troszeczkę uregulowania spraw socjalnych na poziomie unijnym.
nadania temu jakiegoś takiego większego, szerszego sensu i uporządkowania tych przepisów socjalnych w formie filaru społecznego tak zwanego. Ta debata będzie najprawdopodobniej dość długa, będzie żmudna, nie wiemy jeszcze tak naprawdę dokąd doprowadzi. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na trzy dość ważne kwestie, które mam nadzieję podejmiemy też w dyskusji. Z jednej strony tak naprawdę uważam, że nie należy w jakiejkolwiek pozycji zajmuje się w tej debacie stawiać wszystkiego na jedną kartę i skupiać się tylko na rewizji, ponieważ czy ta rewizja będzie miała miejsce, czy nie, nieprawidłowości związane z tymi najbardziej wrednymi przykładami dumpingu społecznego nie znikną, kiedy zrównamy pracę, czy nie zrównamy tych płac. I rzeczywiście, moim zdaniem, ja jestem bardzo zmartwiona, że tylko połowa z państw członkowskich na dzień dzisiejszy wdrożyła przepisy dyrektywy wdrożeniowej, ponieważ nie wiem, czy jest to pewnego rodzaju gra na zwłokę, jednak naprawdę nie leży to w interesie ani pracowników, ani pracodawców, ponieważ również w interesie pracodawców jest, aby zasady te, które są na rynku, były jak najjaśniejsze i nie nadużywane na sposób, który wypacza konkurencję i jest niekorzystny. Z drugiej strony, o tym powie na pewno pani doktor w szczegółach, wiele pojęć i przepisów na poziomie krajowym wymaga jeszcze o wiele większej konkretyzacji niż to dzisiaj mamy do czynienia. Nie chcę zabierać pani tematu, ale rzeczywiście w rozmowach też z kolegami, z moją koleżanką, która pochodzi z Łotwy, jest prawnikiem, nawet podstawowe definicje delegowania, podróż służbowa potrafią właściwie być niedoprecyzowane, co znowu może być niekorzystne zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Więc mówimy o rewizji, ale rzeczywiście mamy problem z bardzo, bardzo podstawowymi definicjami. Natomiast ten punkt ostatni, o którym chciałam powiedzieć, zrównanie prac rzeczywiście, i to jest taki troszeczkę między linijkami w projekcie komisji, projekt czy propozycja, że zrównanie płac pracowników delegowanych z miejscowymi może być związane z ich awansem na drabinie wartości dodanej. To jest jak najbardziej pożądane, ale rzeczywiście jest to proces nieautomatyczny. To się nie stanie przez noc i firmy w tej kwestii nie powinny być moim zdaniem pozostawione same sobie. I w tym kontekście bardzo ciekawą lekturą dla mnie w ostatnich dniach był projekt naszego Ministerstwa Rozwoju, ten plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, gdzie bardzo często wspomina się właściwie co kilka stron o konieczności odejścia, a przynajmniej nie stawiania wszystkiego na konkurencję związaną z niskokosztowością czy konkurencją cenową, czyli właśnie szukania nowych źródeł konkurencyjności związanych z świetną terminowością, jakością, większą produktywnością. I ten projekt bardzo mocno nastawiony jest na reindustrializację na dzień dzisiejszy, ale myślę, że bardzo dobrze byłoby zastanowić się tutaj też na dzisiejszym kongresie, w jaki sposób ta rola państwa, takiego państwa wspierającego rozwój, developmental state, mogłaby być rozszerzona też na polskich eksporterów usług, bo to jest też ogromna dziedzina, w której jesteśmy potentantami na dzień dzisiejszy i właściwie nie wiadomo, czy za 10-15 lat będziemy mogli w stanie utrzymać się na rynku Unii Europejskiej, jeśli postawimy na konkurencyjność cenową, co jak wiemy nie jest tylko i wyłącznie jedynym źródłem naszej obecności tam, ale jednak mimo wszystko perspektywicznie, w dłuższej perspektywie moglibyśmy się też nad tym zastanowić, jak jeszcze bardziej wzmocnić i jak być jeszcze bardziej produktywnym jakościowo, aby nie utknąć w tej pułapce, może podwykonawcy, może będziemy nie poddostawcą czy podwykonawcą, ale rzeczywiście głównym wykonawcą tych usług. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Troszeczkę publikacji naszego Instytutu na ten temat, jeśli Państwo byliby zainteresowani. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim na początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom za to, że w tym roku związki zawodowe zostały poproszone do dyskusji, że chcą Państwo wysłuchać również głosu polskich pracowników. Ja jestem
pracownikiem zespołu prawnego Komisji Krajowej NSZ Solidarność i mam pewne spostrzeżenia natury praktycznej. Mam nadzieję, że Państwo wysłuchają tych uwag, bo moi poprzednicy powiedzieli, że temat delegowania nie jest tematem nowym, ale ja Państwu powiem, że wysłuchując pracowników, którzy przychodzą do nas ze swoimi problemami, problemami, które są zlokalizowane na poziomie zakładu pracy, to mam wrażenie, że ta dyrektywa nie obowiązuje od 20 lat, że my dopiero wprowadzamy te przepisy. Proszę sobie wyobrazić, że pracownicy bardzo często nie wiedzą, czy są pracownikami delegowanymi. Oni są delegowani w ramach podróży służbowej i otrzymują zwykłe krajowe wynagrodzenie, a także dietę w wysokości 30 zł, dietę zagraniczną w wysokości 30 zł, to jest jakieś 7 euro, i wyjeżdżają za granicę, pracują tam miesiąc, dwa, trzy, wracają. Oni naprawdę nie mają pojęcia, że są pracownikami delegowanymi, jeżeli świadczą usługę w kraju oddelegowania. Bardzo często osoby te też nie mają zaświadczeń A1. Pan doktor Benio wskazywał na badania, gdzie te zaświadczenia są wydawane i wynika z nich, że pracownicy otrzymują przynajmniej minimalne wynagrodzenie kraju oddelegowania albo często wyższe. Pewnie Państwo obecni tu na sali powiedzą również, że płacą znacznie więcej niż minimalne wynagrodzenie kraju oddelegowania. Ale z tego praktycznego punktu widzenia, z poziomu praktyki w zakładzie, z poziomu pracownika, ja mam wrażenie, że pracownicy często otrzymują mniej niż minimalne wynagrodzenie kraju oddelegowania. I to jest chyba jakiś problem. Ktoś powie, niemożliwe, że za granicą pracownik świadczący usługę z Polski wykonuje tę usługę bez zaświadczenia A1, a jednak prawdziwe. Ja myślę, że my troszeczkę musimy się chyba bardziej skupić też na tej praktyce. Mamy wiele problemów w regulacjach krajowych. One są, mam wrażenie, nie do końca wyjaśnione. My nie do końca wiemy, na jakiej zasadzie pracownicy są delegowani za granicę. Pracownicy nie otrzymują informacji o podstawowych warunkach pracy kraju oddelegowania i to też jest duży problem i miałabym ogromną prośbę, aby jednak informować pracowników o tym, że to nie tylko kwestia zmiany miejsca pracy, ale również kwestia poinformowania o pozostałych warunkach zatrudnienia. Natomiast skupienie się również na tej równości płac, no z czego to wynika? Wynika to właśnie z tego, że płace są przede wszystkim zaniżane wielokrotnie. Państwo powiedzą, że to nieprawda, ale ja mam te przypadki, codziennie się z nimi spotykam i mam wrażenie, że jednak często to wynagrodzenie jest niższe niż minimalne w kraju oddelegowania i też nie możemy mówić, że pracownik nie powinien zarabiać równo, bo chyba każdy chciałby zarabiać równo. My reprezentujemy pracowników i wsłuchujemy się w głos pracowników. Ale ja też bym chciała, żeby przedsiębiorca polski był traktowany na równi z przedsiębiorcą innego kraju, żeby nie miał zmasowanych kontroli, żeby nie musiał wypełniać wielu dokumentów, żeby te koszty pozapłacowe nie były zbyt wysokie. Ja myślę, że to wszystko jest w naszym wspólnym interesie i o tym myślmy dyskutując, bo jeżeli polski pracownik zarobi odpowiednią płacę, z której będzie zadowolony, to również polski przedsiębiorca będzie miał dobrego pracownika. Tylko skupmy się na tej dyskusji, która pomoże Polsce, a nie atakujmy polskiego pracownika za to, że chciałby zarobić równo. Jeżeli chodzi o tę praktykę, to ja mam nadzieję, że w dyskusji jeszcze będziemy rozmawiali o tym, a w tym momencie chciałabym zakończyć i przejdźmy do tej dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nie mogę podziękować organizatorom, ale bardzo dziękuję Państwu, że Państwo przyszli. Czekaliśmy na Państwa 3 miesiące. Ja chyba swoim zwyczajem zacznę od kontrowersyjnej historii. Chciałem z Państwem podzielić się moimi czy naszymi jako inicjatywy mobilności pracy, doświadczeniami, jak w Europie robi się politykę. I opowiem tą historię, żeby nawiązać do naszego głównego motywu kongresu, czyli percepcja czy rzeczywistość. Moje doświadczenie wskazuje, że tą politykę robi się w ten sposób, że najpierw
zaczynam na samym początku, pojawia się jakiś interesariusz, czyli jakaś grupa lokalnych firm lub pracowników, która jest niezadowolona z czegoś. Na przykład nie jest zadowolona z tego, że zagraniczna firma usługowa wybudowała im szkołę pod nosem albo dom. Lub pracowników, którzy gdzieś tam w telewizji nasłuchali się, że przyjdą pracownicy tani ze wschodu i pozbawią ich pracy. No i ten interesariusz idzie do organizacji, która reprezentuje jego prawa, bo w Polsce my niechętnie się zrzeszamy, natomiast w tych krajach bogatych zachodniej Europy prawie wszyscy pracodawcy i wszyscy pracownicy są zrzeszeni w organizacji, która ich prawa reprezentuje. No i ta organizacja idzie do polityków. No i oczywiście nie przedstawia problemu w ten sposób, że chodzi tutaj o jakieś tam obawy, w ogóle obawy przed konkurencją czy niechęcią wobec obcych, no więc owija to w pewne wartości. No oczywiście chodzi o to, że ci pracownicy są wyzyskiwani, że my się martwimy o nich, że chcemy im pomóc, że chcemy, żeby byli równi, chcemy i tak dalej. Ten polityk kupuje to lub nie, jeżeli nie kupuje, to organizacja idzie do mediów, sprzedaje tam jakąś fajną historię o stereotypowym rumuńskim pracowniku, który gdzieś tam na budowie pracował za 2 euro, a potem tych 2 euro nie dostał, więc spał w parku, bo oczywiście pracodawca mu nie zapewnił zakwaterowania. Skoro to jest rumuński pracownik i pracuje na budowie, no to zapewne jest to pracownik delegowany, a skoro nie dostał wynagrodzenia, no to jest to pracownik delegowany nielegalnie. Fajny temat społeczny, media to fajnie kupują, organizacja wraca do tego polityka. Za jakiś czas oczywiście już polityk zmienia zdanie, no bo widzi potencjał w tej historii, no i zaczyna te postulaty popierać, tak? Bądźmy równi, bądźmy patriotami gospodarczymi, jeżeli ktoś tutaj nam wchodzi z konkurencją na nasz lokalny rynek, to pewnie jest nieuczciwy i tak być nie może. No i idzie do Komisji Europejskiej z tym problemem. No i mówi tam w tej komisji, słuchajcie, widzicie, co się dzieje u nas w kraju. No ludzie są niezadowoleni, ludzie są wściekli, bo jest to nielegalne delegowanie. Musicie coś z tym zrobić, no bo jak nie, no to wygrają u nas populiści i cała Unia Europejska się rozsypie. No i komisja, nieważne czy wierzy w to, czy nie, zleca badania, no bo i tak musi, jeżeli chciałaby jakieś zmiany do prawa wprowadzić. Te badania trwają, kończą się, no i co się okazuje? Że w delegowaniu nie ma tych problemów, że delegowanie zgodne z obecnymi zasadami jest korzystne dla państw wysyłających i przyjmujących, że nie powoduje efektu wypierania, a jeżeli już powoduje, jest możliwość teoretyczna, bo obecny tutaj na sali przedstawiciel Uniwersytetu w Lewen, który te badania prowadził, ocenił, że jest możliwość, że takie zjawisko wypierania może mieć miejsce w branży budowlanej w Belgii, ale niekoniecznie ono jest negatywne, bo cała branża się rozwija, natomiast być może ci pracownicy lokalni po prostu awansują na wyższe stanowiska. No więc w badaniach nic nie ma. Za chwilę pojawiają się badania pilotażowe doktora Benio, za chwilę pojawia się analiza, które pokazują, że jest te 30% dodatkowych kosztów. Pojawia się analiza Ministerstwa Finansów i Gospodarki francuskich, gdzie autor przelicza wszystko jeszcze raz i okazuje się, że koszt pracy pracownika delegowanego do Francji jest identyczny jak koszt pracy pracownika zatrudnionego bezpośrednio na terenie Francji, a nawet w niektórych przypadkach ten delegowany jest droższy. No i pojawia się raport Parlamentu Europejskiego, że tak naprawdę dumping to są zjawiska nielegalne, czyli te, które są poza zasadami regulującymi delegowanie, a nie jest on wynikiem samych tych zasad. No ale co ma komisja zrobić, tak? Już Europa się podzieliła na dwie części, na wschód-zachód, pracodawcy już stoją na barykadach przeciwko pracownikom, wszyscy są już gotowi do walki, tak są sztandary wypisane z hasłami dumping socjalny po jednej stronie, a po drugiej konkurencyjność. No tak głupio się wycofać, no więc idziemy dalej, jak to mówi się czasem w tej polityce europejskiej, we have to go forward, czyli idziemy do przodu, niezależnie od tego, jakie są fakty, jakie okoliczności, no bo w tych trudnych czasach komisja musi pokazać, że jest skuteczna, że jak postawi na swoim, to dopnie celu. A w międzyczasie jeszcze przewodniczący Juncker mówi, że przecież nie chcecie do Europejczyków, nie chcecie mieć tutaj dzikiego zachodu, więc poprzyjcie tą dyrektywę. No i idziemy dalej. I teraz, czego nas ta historia uczy? No ona przede wszystkim uczy nas tego, czy pokazuje nam, że fakty są zwalczane percepcją, a nie percepcja faktami.
jaki jest tego skutek? No skutek to jest taki, jest przede wszystkim taki, że to jest absurd. Nie, przecież nie o to chodzi w rozwiązywaniu problemów. No i właśnie jest pytanie, czy te problemy zostają w ogóle rozwiązane, bo pierwszy problem jest taki, że prawdopodobnie wyrok dostaną ci, którzy są niewinni, czyli ci, którzy delegują, którzy świadczą usługi zgodnie z zasadami. Drugi problem jest taki, że nie zostaną ukarani ci, którzy prowadzą działalność poza tymi zasadami, czyli zatrudniają nielegalnie, zatrudniają niezgodnie z nimi, nie płacą ZUS-u, są skrzynki pocztowe czy tak zwane firmy zombie, które się pojawiają na moment, żeby za chwilę zniknąć. No i teraz konkludując, mamy de facto sytuację takiego europejskiego czy brukselskiego kompromisu, który nie polega na tym, jak tutaj pani doktor powiedziały, żeby rozwiązać wszystkie problemy, to znaczy, żeby pracowników prawa delegowanych czy migrujących nie były łamane, a przedsiębiorstwa mogły się rozwijać, tylko mamy kompromis, który prowadzi do tego, że tym przedsiębiorstwom jest trudniej, a łamać prawa pracowników jest łatwiej, no bo oczywiście jeżeli utrudniamy życie tym legalnym, tym, którzy starają się skutecznie lub nieskutecznie przestrzegać tych zasad, abstrahując od tego, jak one są bardzo skomplikowane, no to automatycznie ułatwiamy, zwiększamy popyt na usługi tych, którzy robią to niezgodnie z prawem. I kończąc, chciałbym jeszcze powiedzieć, że odniesie się bardzo szybko do tego, co zostało powiedziane wcześniej, bo tutaj pani doktor Bernaciak powiedziała, że w pewnych sektorach, w pewnych obszarach to jest prawda, tylko to jest w pewnym sensie, bardzo dużo osób to mówi, natomiast to jest dowód na to, że zasada subsydiarności została złamana, no bo to jest dowód na to, że te państwa członkowskie, na terenie których ten specyficzny problem występuje, mogą go rozwiązać za pomocą lokalnego prawa i nie trzeba jakby malować trawy, tylko trzeba wzejść do poziomu tego problemu konkretnego, zbadać go i tam go rozwiązać. Druga rzecz jest taka odnośnie tej równości. To myślę, że za chwilę, jeszcze mam dwie minutki, będziemy rozmawiać. Delegowanie to jest tak, jakbyśmy zaprosili kogoś do swojego mieszkania. Nigdy gość w domu nie będzie miał takich samych praw. Dlaczego? No bo nie ma sensu mu dawać, ponieważ tych praw jest bardzo dużo, tak? Jakie programy w telewizji oglądamy, co jemy. Więc wystarczy mu zapewnić pewne podstawowe zasady, tak, żeby szanował jakby zasady gospodarza, ale jednocześnie nie obarczać go wszystkimi. To jest zupełnie, to o to chodzi. Jeżeli jesteśmy gościem, wystarczy nam, że będziemy przestrzegać tych podstawowych zasad. I ostatnia rzecz, ta technologia, tak bardzo szybko. Jak bardzo często to słyszę, szanowni, jako ekonomista muszę powiedzieć, technologię wypracowuje się latami. Setkami lat. Krakowska Alma, która ostatnio zbankrutowała, mój ulubiony hipermarket, miała 15 lat na rynku była, a Biedronka czy te inne sieci są po 200 lat. Zresztą Alma była jedynym hipermarketem, który zatrudniał kasjerów na umowę o pracę, więc naprawdę nam tu bardzo szkoda, ale po prostu nie ma szans. My musimy mieć, my mamy ile? 20 lat za sobą, tamte firmy mają po 200, więc musimy mieć troszkę czasu, może 10 lat, może 5, ale no, nie, dajcie nam chwilę czasu, jak to się mówi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwo nie widzą tego, co ja tutaj widzę na dole, ale zostało 40 sekund do końca. Niesamowite. Proszę Państwa, ja, jeśli mogę bardzo szybciutko, bo nie chcę brać udziału w tej debacie, ale ta kwestia A1, które nie są wystawiane, mnie szalenie nurtuje. To jest też kolejny inny dowód na to, że my nie mamy szansy nigdy dowiedzieć się bez poważnych badań przeprowadzonych poza tymi publicznymi źródłami danych, jaka jest skala tego zjawiska. I to jest trochę przerażające, bo oczywiście komisja też nie ma szans tego wiedzieć. My możemy zbadać skalę wzrostu tego zjawiska, na przykład porównując rok do roku liczbę A1 wydanych w Polsce. I to jest bardzo łatwo pokazać, te słupki rosną. Najpierw geometrycznie, teraz już trochę bardziej stabilnie. Ale wniosek, który ja z tego wysnuwam, wcale nie jest taki, że koniecznie jest więcej pracowników delegowanych. Tylko po prostu delegowanie się bardziej ucywilizowało. Czyli takich przypadków oddelegowania pracownika bez występowania o poświadczenie przy pomocy dokumentu A1 państwa, w którym
on jest ubezpieczony, po prostu dawniej było powszechniejsze, w szczególności w małych, malusieńkich firmach budowlanych. No, dopóki tam nie przyszła kontrola, to w ogóle nikt nie wiedział, że trzeba jakąś A1 występować. W związku z tym z jednej strony rosnąca liczba tych dokumentów A1 moim zdaniem może świadczyć nie tyle o wzroście samej skali delegowania, co o tym, że więcej firm robi to legalnie, zgodnie z prawem. Ale też chcę powiedzieć, że niewystąpienie o A1 nie jest nielegalne. Dlatego, że to jest dokument, który ma charakter deklaratoryjny. On nie tworzy prawa, tylko potwierdza, żeśmy dobrze dokonali wyboru, czy postąpiliśmy zgodnie z algorytmem. I to jest... bardziej na tych A1 zależy chyba jednak tym legalnie działającym przedsiębiorcom, dlatego, że one działają jak swego rodzaju tarcza ochronna na wypadek kontroli lokalnej. Ale to jest bardzo ciekawe zjawisko, to znaczy jak z liczby A1 wywnioskować na przykład, że liczba pracowników delegowanych to jest niecały procent całej siły roboczej w Unii Europejskiej. To jest na pewno nieprawdziwy wniosek, tylko nie wiemy w którą stronę. Jeśli Państwo pozwolą, ja bym chciał zadać takie na początek proste pytanie na rozgrzewkę do wszystkich Państwa takie samo, to znaczy takie samo, ale trochę inne. Same, same, but different. Jakie są największe problemy firm delegujących i odpowiednio pracowników delegowanych? Państwo się domyślają, do kogo firm delegujących, do kogo pracowników delegowanych, ale jakbyście Państwo odpowiedzieli na odwrót, to również nie mam nic przeciwko temu. Według obecnie obowiązujących przepisów, to znaczy zapomnijmy na chwileczkę o propozycji komisji, dlatego że być może z Państwa odpowiedzi wyłoni nam się pomysł na to, co należałoby zmienić faktycznie i czy potem drugie pytanie będzie, w jaki sposób komisja te problemy rozwiązuje. Także proszę się już na to pytanie też przygotować. Kto na siłach, czy w kolejności? W kolejności. Panie Robercie, proszę. Szanowni Państwo, w takim razie podejmę się problemów firm delegujących. Z tych informacji, które my uzyskujemy, a pewnie zapewne Stefan będzie w stanie to uzupełnić jeszcze o parę szczegółów, to są 3-4 elementy. Pierwszy element to jest tak naprawdę kwestia odnalezienia się w świecie przepisów regulacji innego państwa członkowskiego, czyli zapoznania się z obowiązkami. I to jest dość karkołomne, tym bardziej, że niestety, panie doktorze, nie da się uciec od tego nowego projektu dyrektywy, bo przynajmniej wstępne analizy wskazują, że w niektórych państwach członkowskich już obecnie to jest po kilkanaście, a w przyszłości może dojść do kilkudziesięciu, jak nie kilkuset układów zbiorowych, z którymi trzeba by się było zapoznać. To jest pierwsza sprawa, ale nawet nie liczba tych układów zbiorowych, przepisów, w zależności od poszczególnych też regionów danego państwa, ale druga sprawa, złożoność tych przepisów, ustaw bądź układów zbiorowych. Zdarza się sytuacja, którą też znamy z naszej praktyki aktów wewnątrzzakładowych. Regulamin pracy tak naprawdę może mieć 30 aneksów przyjmowanych od lat 90. I teraz kwestia połapania się w tych kolejnych aneksach, nowelizacjach regulaminu pracy czy układu zbiorowego u nas obowiązującego jest karkołomna zapewne dla nas, osób, które znają specyfikę okoliczności, a także język. Teraz znajdując się w innym państwie członkowskim, gdzie mamy ten układ zbiorowy modyfikowany kilkanaście, kilkadziesiąt razy, bardzo trudno jest rozeznać się w tym, jakie my mamy obowiązki i jakie uprawnienia. Drugi element to jest też problem z pozyskiwaniem jednakże źródeł informacji dotyczących warunków zatrudnienia pracowników delegowanych i to, jakie obowiązki formalne są nałożone na przedsiębiorców. Ponieważ ponownie, co prawda dyrektywa wdrożeniowa, ta Enforcement Directive, ona wprowadziła przepis o jednej stronie internetowej, ale tak jak pani doktor wspomniała, duża część państw w ogóle nie implementowała tych przepisów. Po drugie, zawsze stawiamy pytanie, a jaka jest moc prawna informacji na stronie? Znaczy, że jak tej informacji na stronie nie ma, to pracodawca polski, pracodawca niemiecki, który deleguje pracowników na terytorium Francji, nie odpowiada, czy ponosi jednakże odpowiedzialność? I to jest, widzę, że czas się powoli kończy, więc kwestie dostępu do informacji, kwestia przejrzystości tych informacji i trzecia rzecz, kwestia w tej chwili sankcji i kontroli. Tak by też zostało wzmocnione w niektórych państwach członkowskich w
kontekście, bo nie powiem, że w związku z dyrektywą wdrożeniową, ale jednakże działalność, a szczególnie wysokość tych kar jest już sama w sobie na początku odstraszająca, jeżeli się doda jeszcze te dwa elementy, pierwszy element, o których powiedziałem. Dziękuję bardzo. Dobry. Przechodząc od strony pracodawców do pracowników, znowu nie mówię, że reprezentuję tutaj jakąś organizację, natomiast z badań, które przeprowadzili eksperci w ramach tego projektu, który prowadziliśmy, rzeczywiście, i to jest chyba troszeczkę ukryty cel tego pytania, największe problemy nie leżą po stronie różnicy między minimalną a równą płacą, prawda? Te rzeczy, które wzbudzają największe kontrowersje i w których rzeczywiście pracownicy najbardziej cierpią, to są praktyki bardzo nieuczciwe, które właściwie, tak jak pan Stefan w mailu stwierdził, prawie że na pograniczu handlu czy no, żywym towarem na dzień dzisiejszy. Nie są to, oczywiście nie jest to cała część rynku i tak właściwie jak każdy z nas próbuje troszeczkę odczarowywać część tego rynku. Pan Marek miał właściwie kilka te firmy, które zbadał, to są firmy, które istnieją i są firmami uczciwymi. Pani doktor ma do czynienia rzeczywiście może z innym kawałkiem tego rynku, innym, robimy takie troszeczkę zdjęcia przez te nasze badania, różnym częściom tego rynku delegującego, ale rzeczywiście różnica, czy największy problem to nie jest różnica w tych płacach, o których mówimy. Niemniej jednak rzeczywiście w pewnych, odwracając troszeczkę kota ogonem, oprócz pracowników wysyłających mamy też pracowników krajów przyjmujących i rzeczywiście w niektórych niszach tego rynku, nie mówię, że to jest na całym rynku, ale jednocześnie no, wyobraźmy sobie sytuację, że mamy pewne zasady w naszym kraju, u nas nie ma układów zbiorowych, jest to troszeczkę bardziej trudne do wyobrażenia sobie, ale no, wejdźmy troszkę w ich buty. Tak naprawdę jest to grupa pracowników, która przyjeżdża i jest, podlega innym zasadom niż ci miejscowi. Jeśli jesteśmy miejscową firmą, która musi zapłacić płacę na poziomie miejscowym, nie możemy, czy nie jesteśmy w stanie konkurować z kimś, kto wchodzi i robi to według zasad troszeczkę innych, więc w tych niszach rynkowych rzeczywiście wprowadza to pewną presję, która w niektórych przypadkach kończy się wyeliminowaniem konkurencyjnym i to też w tych naszych badaniach wyszło. To są jakieś rzeczywiście podsektory budowlanki, to są rzeczywiście jakieś większe takie kompleksy budowlane, gdzie delegowanie z czysto, stricte różnicy płacowej prowadzi do tego typu nacisków, więc mówię, pracownicy są i tu, i tam i nie wiem, wydaje mi się, że nie można też zapomnieć o tej drugiej stronie. Dziękuję bardzo. Więc z punktu widzenia pracownika ja zwróciłabym uwagę na te podstawowe problemy w takich obszarach jak podróż służbowa, przede wszystkim o czym wspomniałam wcześniej, pracownicy jadą w podróż służbową i nie mają tych minimalnych stawek płacy, a z informacji, jaką uzyskaliśmy potwierdzoną pisemnie z Państwowej Inspekcji Pracy, wynika, że fakt stosowania przepisów o podróży służbowej nie wyłącza stosowania przepisów dyrektywy. Także tutaj jakby to jest jeden aspekt. Druga kwestia to brak informacji o warunkach pracy. Dokumenty, które otrzymuję od pracowników, wyglądają tak, że mamy do czynienia tylko ze zmianą warunków pracy, zmianą miejsca pracy na kraj oddelegowania i tam więcej nic nie ma. To też jest nieprawidłowe. Pracownik powinien zostać poinformowany o nowych warunkach pracy w kraju oddelegowania, przynajmniej w tym zakresie, który wynika z dyrektywy. Duży problem to bariera językowa. Pracownik, który nie otrzymuje tych informacji od pracodawcy, to nie potrafi ich znaleźć. Nawet powiem Państwu, że ja mam duży problem odszukać informacje o warunkach pracy kraju oddelegowania. Otrzymałam informacje z Ministerstwa Pracy, że tutaj właściwa jest strona komisji. Tam należy szukać przepisów. No, tam są ogólne, tam są instytucje pośredniczące, są podstawowe informacje, ale często mam wrażenie, że one są nawet nieaktualne, jeżeli mam informacje o przepisach prawa w danym kraju z 2004 roku. Ja nie jestem pewna, czy te przepisy są właściwe. Już nie wspomnę, że ta strona i informacje tam zawarte są w języku najczęściej angielskim, francuskim, niemieckim dla
pracownika delegowanego, czasem to jest horror, tak? Natomiast jeżeli ktoś wchodził na stronę Komisji Europejskiej, to linki do instytucji pośredniczących w kraju oddelegowania z kolei są do ogólnych informacji, niekoniecznie do informacji o pracownikach delegowanych, a często są to puste strony. Więc jest to na pewno duży problem, ten problem informacyjny. Kolejna sprawa, pracownicy są odsyłani ze swoimi problemami. Proszę Państwa, jeżeli zwracają się do Państwowej Inspekcji Pracy, są odsyłani do instytucji pośredniczących kraju oddelegowania, a tam, tak jak mówię, jest bariera językowa. Polska Państwowa Inspekcja Pracy nie ma obowiązku pomagać polskiemu pracownikowi delegowanymi. Ma prawo odesłać go do instytucji pośredniczącej kraju oddelegowania. To jest problem i dyrektywa wdrożeniowa tego wcale nie poprawiła. Kolejna kwestia to, o czym ostatnio zostałam poinformowana. Otóż wydawało mi się takie oczywiste, że skoro mamy problem z minimalnymi stawkami płacy, to czemu nie zrobić tak, że przy okazji, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje zaświadczenie A1, czemu Zakład Ubezpieczeń nie mógłby automatycznie badać, jaka jest minimalna stawka płacy kraju oddelegowania i na przykład odmawiać wydania, oczywiście na Państwa to byłoby niekorzyść, odmawiać wydania zaświadczenia A1 w sytuacji, kiedy ta minimalna stawka płacy nie odpowiada temu minimalnemu wynagrodzeniu. I jest to ogromny problem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie bada tego i badać nie będzie, nie wynika to z przepisów. Jeżeli strony umówią się na 100 zł na umowie, to jest brane pod uwagę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jest to zdecydowanie niekorzystne dla pracownika. Są niższe składki, niższa emerytura w przyszłości. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi, że to jest rola Państwowej Inspekcji Pracy, a Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada, że nie bada przepisów kraju oddelegowania, tylko operuje w obrębie polskich przepisów. Więc my borykamy się z takimi problemami, zgłaszamy to również do Ministerstwa Pracy, a Ministerstwo Pracy odpowiada, wdrożyliśmy wszystkie przepisy, my jesteśmy w porządku. I to są takie nasze podstawowe bolączki. Z mojego punktu widzenia wypisałem sobie takie problemy. Po pierwsze, manipulowanie przepisami przez państwa przyjmujące, przez każdą stronę, to znaczy przepisy są bardzo skomplikowane, nikt do końca nie wie, jak je przestrzegać, bo często Trybunał nawet nie wie i sędzia Trybunału nie zgadza się ze swoim rzecznikiem, więc to manipulowanie tymi przepisami służy do celów protekcjonistycznych. I to jest ogromnie problematyczne, ponieważ mamy taką sytuację, ja to nazywam, że przymykamy tą furtkę, a naokoło nie ma płotu, czyli wszyscy ci nielegalni przechodzą sobie bez żadnego problemu. Natomiast tych, którzy na przykład załóżmy we Francji złożą notyfikację, no to natychmiast pojawia się kontrola, która często, no wydaje się, próbuje się zemścić za tą pracę nielegalną i za te wszystkie nadużycia na tym, który właśnie jest uczciwy, choćby dlatego, że zadeklarował, czyli wypełnił swój pierwszy podstawowy obowiązek i poinformował o swojej obecności. Druga rzecz to są niespójne przepisy. My ostatnio w inicjatywie dostajemy co chwilę takie przypadki, gdzie na przykład w Belgii lokalne prawo czy lokalny inspektor informuje pracodawcę polskiego, że powinien pracownikowi zwrócić za coś, za podróż, jakieś tam koszty związane z jego pracą powinien zwrócić. Więc pracodawca mówi, nie ma problemu, zwrócę. W tym momencie w Polsce przychodzi do niego ZUS i mówi, bardzo przepraszam, ale zgodnie z polskim prawem pan nie ma prawa żadnych kosztów zwracać. To jest część wynagrodzenia. Przerabia mu to na wynagrodzenie i ZUS-uje. Więc on za chwilę wraca tam, a ten inspektor mówi, no dobra, no wypłacił pan mu więcej, a gdzie jest zwrot zgodny z naszym prawem? No nie można stawiać pracodawcy w sytuacji, w której, żeby nie wiem, co on zrobił, to nie jest w stanie spełnić przepisów, ponieważ w państwie przyjmującym i wysyłającym są kompletnie inne przepisy, które są kompletnie niekompatybilne i jedną stronę i drugą to kompletnie nie interesuje, więc ten pracodawca stoi takim okrakiem i de facto nie, no musi wyjść do szarej strefy, bo nie jest w stanie, znaczy musi zacząć kombinować w jakiś sposób. Druga rzecz to są skomplikowane zasady, o których powiedziałem. No, naprawdę nie ma sensu, żeby tak strasznie, znaczy
to ja wiem, że to się stało, no tak jest od zawsze, począwszy od samego wzoru druku A1, który jest tak zrobiony, że właściwie wystarczy sobie skserować ostatnią stronę i wymieniać nazwiska na pierwszej, co ci kowboje, bo ja tak lubię nazywać te firmy nielegalne, wykorzystują, a potem jak przedstawiciel rządu belgijskiego mówi, że ZUS wydaje A1 na lewo i prawo. No przecież ZUS w życiu nie widział tej A1, bo ona została sfałszowana. No, my mamy nawet taką A1, więc... ale są też inne zasady, takie jak na przykład zmiana tej A1 przy każdej zmianie adresu, które w ogóle nie mają się nijak do bezpieczeństwa pracownika, nie służą do żadnych statystyk, do niczego nie są przydatne, są jedynie archaiczną dokumentacją, która jest koszmarnie skomplikowana. Czy A1, tak, czy A1 z 12 może przejść w A1 z 13 i tak dalej. To są rzeczy, nad którymi głowią się urzędnicy ZUS-u i przedsiębiorcy od 10 lat. I naprawdę warto by było te zasady ułatwić, bo przez to, że one są tak strasznie skomplikowane, to pracownicy kompletnie się od nich odklejają. Oni w ogóle nie mają szans zrozumieć, czy on ma mieć A1, czy nie ma mieć, co to jest 13, A1, co to jest 12, jak dostał, czy ona jest fałszowana, czy ona nie jest fałszowana. No on nie ma szans, skoro firmy z prawnikami nie mają szans się w tym odnaleźć. Kolejna rzecz to jest nieskuteczność wykrywania tych nielegalnych. My w Paryżu na konferencji mówiliśmy francuskim partnerom, zachęcaliśmy ich, żeby zwiększyli skuteczność wykrywania nielegalnej pracy, ponieważ z punktu widzenia polskich przedsiębiorców to jest tak, że za każdym razem, kiedy we Francji zostanie wykryty przypadek na przykład pracownika, który nie dostał wynagrodzenia, obcokrajowca lub takiego, któremu powiedzmy składek nie zapłacono, to kary nosi ten legalny. To jest zupełnie niesprawiedliwe i niewychowawcze, żeby w ten sposób postępować. Więc ja jestem przekonany, że każdy polski przedsiębiorca marzy o tym, żeby w końcu we Francji, w Belgii wykryto te wszystkie przypadki nielegalnej pracy, żeby w końcu można było normalnie, legalnie pracować. Bo I ostatni punkt nawiązujący do tego, to jest właśnie nielegalne zatrudnienie, nielegalne samozatrudnienie. Tu się zgadzam, ono jest tak strasznie tanie i tak elastyczne, w szczególności praca na czarno, że biorąc pod uwagę gigantyczne, bardzo wysokie koszty pracy i plus administracji, o których powiedział doktor, i pracę na czarno, gdzie można szybko przyjechać, nie zarejestrować tego pracownika, skserować mu A1 z podrobioną pieczątką i zwinąć się za 2 tygodnie, to jest bardzo łatwe i bardzo proste. W związku z tym cała sztuka polega na tym, żeby tym kowbojom było trudno, a tym legalnym było łatwo, a nie odwrotnie. I też rozmawiałem z panią dr Bernaciak wcześniej, że ta praca nielegalna jest faktycznym problemem dla pracownika, bo my jako inicjatywa współpracujemy z organizacjami, które pomagają ofiarom handlu ludźmi i to jest prosta zasada. Pracownik, który jedzie na czarno, ma obiecaną bardzo wysoką kasę, bo żeby to było atrakcyjne. On wtedy zważa sobie dwie wartości, jedna kasa wygrywa, wyjeżdża za tą kasę, po czym pracodawca zwleka mu z wypłatą. Najpierw tydzień, potem dwa, potem tam do bankomatu nie doszedł, potem koperty nie miał i tak dalej, aż w końcu, jeżeli mu wypłaca po 2 miesiącach, to ten osoba wykorzystana, staje się automatycznie niewolnikiem, ponieważ wie, że jak odejdzie z pracy, to nie dostanie pieniędzy za 2 ostatnie miesiące. I to jest problem, który jest kompletnie niewidoczny. I dla organizacji, które walczą z tym handlem ludzi, mówią, że takie kraje jak Holandia, one praktycznie stoją na pracy niewolniczej Polaków, tylko tych ludzi po prostu nie widać. Nie ma dyrektywy o pracy niewolniczej, którą można byłoby zmienić, w związku z tym nikt się tym nie interesuje. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tą rundę. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie, które na gorąco przyszły mi do głowy. Kwestia informowania pracowników. To jest, proszę zobaczyć, gdy my rozmawiamy z naszymi członkami, to oni, to są głównie przedsiębiorcy, oni w dyrektywie wdrożeniowej dostrzegli jeden przepis, który dawał nadzieję, że naprawdę będzie lepiej. I to jest przepis o jednolitej stronie www, na której mają być umieszczone wszystkie wymogi, które pracodawca ma spełnić. Od strony związków zawodowych, od strony interesów pracowniczych, ta sama strona ma pełnić funkcję również informowania pracowników. Chodzi o to, żeby te informacje były tam spójne, ale również podane w przystępny sposób. Jak podamy je w przystępny sposób, czyli w uproszczeniu, to będziemy mieli problem, o którym pan Robert przed chwilą powiedział, czyli mocy prawnej, wartości prawnej tych zasad tam opisanych. Czyli tak naprawdę zmierzamy do jakiegoś kompromisu pomiędzy
A może nie trzeba zmierzać do kompromisu pomiędzy informacją a zasadami prawa, czyli zasadami prawa a informacją o tych zasadach, tylko tak jak proponuje pan Stefan, do uproszczenia prawa tak, żeby ono było zrozumiałe. No to tu aż bym chciał jednak nawiązać do propozycji komisji i zapytać państwa, czy ten problem, czyli problem braku dostępu do informacji, czy utrudnionej informacji, nie zostanie przypadkiem, od razu zbuduję hipotezę, pogłębiony przez wprowadzenie nowej treści dla pojęcia wynagrodzenie. Tu oczywiście chodzi o to, że no, jeśli mamy firmę, która deleguje do kilku różnych państw członkowskich, no to nie jest kwestia poznania jednego układu zbiorowego pracy, tylko kilku systemów prawnych. Oczywiście duzi potentaci usługowi poradzą sobie z tym, bo po prostu wzmocnią swój departament prawny o kilku dodatkowych pracowników, którzy się będą specjalizowali każdy w swoim państwie członkowskim. Natomiast małe i średnie firmy, czy są zagrożone tym podniesieniem poziomu skomplikowania wyliczania wynagrodzeń? Pamiętajmy również o tym, o czym mówiła pani doktor Bernaciak, że no, celem jest tutaj jednak nadanie takiego poczucia równości zasad gry w państwie przyjmującym. Czyli chodzi o to, żeby nie było jakiejś grupy pracowników, która pracuje w oparciu o nie wiadomo jakie zasady. No bo te zasady z innego kraju są nie wiadomo jakie. Dla państw wysyłających zasadami nie wiadomo jakimi są zasady prawa w państwie przyjmującym. Czy ten konflikt w ogóle da się rozwiązać? Zadałem 6 pytań, przepraszam bardzo. Po kolei. To dwa słowa jeszcze, trochę pozwolę sobie rozszerzyć swoją wypowiedź o dwa wątki, o których powiedziała pani doktor Bernaciak i pan Stefan. Na jednym ze slajdów, gdzie była pokazana kwestia liczby pracowników delegowanych, zabrakło przynajmniej, zauważyłem, informacji na temat tych państw, które dużo pracowników otrzymują, ale niektóre z tych państw też bardzo dużo wysyłają tak naprawdę do innych państw członkowskich. I teraz jest też kwestia, o której pan Stefan wspomniał, to jest kwestia z perspektywy. Ja mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawa sytuacja w trakcie prac nad tym projektem dyrektywy, że do końca sytuacja nie jest czarno-biała. Nie ma takiego podziału państwa prosocjalne, państwa antysocjalne i wyraźnego podziału między pracodawcami a z tych państw i związkami zawodowymi. Dlaczego? Jest jeden element tak naprawdę, który jakby buduje, że kwestia dyskusji jest dalej otwarta. Na przykład w ramach Business Europe, tej reprezentatywnej organizacji prac przedsiębiorców na poziomie unijnym, jest jednolite stanowisko odnośnie tego, że projekt dyrektywy jest niedobry. Ja nie sądzę, żeby to stanowisko wzięło się z sympatii do przedsiębiorców z państw Europy Środkowej, szczególnie na przykład do organizacji Konfederacji Lewiatan. Natomiast ono się bierze tak naprawdę z realnych wyliczeń i analiz tego projektu dyrektywy. Z punktu widzenia też tych przedsiębiorców z innych państw członkowskich, szczególnie Niemiec, Francji, państw skandynawskich, ja myślę, że ich stanowisko też nie wynika z tego, że oni się obawiają wyrównania wynagrodzeń. Oni jak najbardziej po prostu przeprowadzili, to wielokrotnie trenowaliśmy, pewne analizy i kazusy na temat tego, jak oni zastosują 24-miesięczny okres, po którym my przechodzimy co do zasady na ustawodawstwo państwa przyjmującego, w jaki sposób ustalimy wynagrodzenie. I to ich bardzo zdumiewa, jak tak naprawdę w sytuacji opisanej w projekcie dyrektywy w przyszłości będzie ustalane te wynagrodzenie, ponieważ to, co daje minimalne wynagrodzenie, to daje stabilność. To nie jest kwestia tego, że my chronimy jakiś minimalny poziom socjalny, ale ono daje też pewną stabilność i punkt odniesienia. Po orzecznictwie dotyczącym jednej ze spraw dotyczących bodajże Finlandii, tam przecież Trybunał rozszerzył bardzo pojęcie stawki minimalnej, bo powiedział, że jak są szczebelki w układzie zbiorowym, to my korzystamy z minimalnej stawki z kolejnych szczebelków, ale mamy punkt odniesienia. Jeżeli nie będzie takiego punktu odniesienia, my się nie odnajdziemy w transgranicznym swobodzie świadczenia usług. I punkt, który budzi bardzo dużo kontrowersji, to jest kwestia tego elementu w tym projekcie podwykonawstwa. Podwykonawstwa, czyli jak jakiś przepis układu zbiorowego, nie wiadomo na jakim poziomie wymaga określonych warunków wynagradzania, to my jesteśmy zobowiązani ich zastosować. I tak jak mówię, to nie jest kwestia naszej refleksji czy naszych wątpliwości, ale jest to kwestia refleksji i bardzo dużych wątpliwości natury prawnej tych przedsiębiorców z innych państw członkowskich, którzy również delegują i którzy również zauważyli, że będą mieli problemy z zastosowaniem tej dyrektywy. I tak naprawdę kwestia w naszej ocenie jest następująca. Ten projekt dyrektywy nie wzmocni sytuacji pracowników
delegowanych. Ta sytuacja pracowników delegowanych jest zabezpieczona. Ona mogłaby być lepiej zabezpieczona, gdybyśmy więcej czasu poświęcili dyrektywie wdrożeniowej i na przykład też mamy wspólny wniosek. Zarówno my, jak i związki zawodowe chcieliby mieć podane tak naprawdę na tacy warunki zatrudnienia, te minimalne standardy zatrudnienia, które inspekcja pracy, czy to polska, czy organ niemiecki, czy francuski, będzie w stanie po prostu też wziąć, przejść z tabelką i pokazać. Takie i takie elementy były wymagane w zakresie warunków zatrudnienia. I to tak naprawdę może jedynie wzmóc swobodę świadczenia usług i zapewnić pracownikom odpowiednie warunki zatrudnienia. Zresztą mam wrażenie, że my opowiadamy się tak naprawdę za pewną ewolucją, a ten projekt przynosi ze sobą rewolucję, która dla nikogo z dotkniętych tą rewolucją nie będzie na samym końcu korzystna. Także jesteśmy za stopniową ewolucją wzmacniania tych uprawnień pracowników, bo ona też następuje. Także to nie jest tak, że tak naprawdę mamy tu jakąś stagnację. Te warunki zatrudnienia w poszczególnych państwach, one naprawdę idą ku lepszemu. Dziękuję bardzo. Och, tyle wątków właściwie, że nie wiem, do której kwestii się odnieść, ponieważ pierwsza część pytania, wspomniał Pan o tych podziałach. Te podziały znowu troszeczkę idą za interesem tak naprawdę. Firmy Business Europe to są firmy zwykle większe. Większe, ale powiem Panu też dlaczego. Ponieważ część z tych firm korzysta z podwykonawców, które są firmami delegowanymi. Tam rzeczywiście... Jednym z kryteriów wyborów lub też kryterium wyboru części tych podwykonawców jest rzeczywiście ich niższa cena. Więc jest to w interesie też troszkę firm, które tych wykonawców wynajmują czy najmują, aby to rzeczywiście było jak najtańsze. Natomiast już kiedy spojrzy Pan na pozycję organizacji europejskich firm małych i średnich, one są rzeczywiście bardziej już w bezpośrednim jakby tym konkurencyjnym w stosunku do firm podwykonawczych delegowanych i dlatego ta pozycja jest już troszkę inna. Także jest to też troszeczkę bardziej zróżnicowane i rzeczywiście, no, kto bardziej ma interes w tym, tą pozycję broni, tak po prostu jest. Nie? Jeśli chodzi o informacje i myślę, że jeśli ten projekt miałby rzeczywiście być przyjęty, potrzebne jest bardzo, bardzo duże doprecyzowanie tego, czemu tak naprawdę, co będzie równą płacą, co będzie wchodziło w jej skład, czy będą to tylko powszechnie obowiązujące układy pracy, przy których rzeczywiście potrafię sobie wyobrazić jeszcze, że można się całkiem odnaleźć przy pewnych dodatkowych kosztach administracyjnych. Jeśli byłyby to wszystkie układy, nie wiem nawet jak można w praktyce albo i prawnie wprowadzić tego typu zasady, więc... Jest bardzo duża niewiadoma i myślę, że powinno to być jeszcze bardziej doprecyzowane, nawet ze strony tych, którzy projekt lansują, co tak naprawdę będzie wchodziło, czym będzie ta równość i w jakich kwestiach. Ponieważ jak najbardziej zgadzam się z tym, że od strony i firm, i pracowników chaos informacyjny nie służy nikomu i tak naprawdę celowe pozostawianie chaosu informacyjnego jak najbardziej jest również zjawiskiem negatywnym, które może być wykorzystywane również jako punkt eliminacji konkurencyjnej i nie powinien mieć miejsca. I jak najbardziej jestem też za jasnością zasad, na których miałoby się delegować pracowników w formie dzisiejszej lub też w formie zmienionej, ale w formie jasnej. Natomiast troszeczkę tych nowych instrumentów się pojawia. Jest to ten system wymiany informacji rynkowej, międzypaństwowej. Troszeczkę to pomaga, może śledzić pewne praktyki, dowiadywać się też, co dana firma robi i jak. Różne, to jest jeszcze też taki troszeczkę początek, nie wiemy do końca, ta platforma działań wobec, czy przeciwdziałania szarej strefie, to też wejdzie w życie, ale rzeczywiście nie wiemy. Po tym wystąpieniu pana Stefana i właściwie po pytaniach, które przesłał, myślałam bardzo mocno na temat właśnie tego, o czym pan mówił, o kwestii protekcjonizmu, który myślę, że kolejnym narzędziem, tysięcznym może narzędziem, które powinno być właściwie też dodanie takiej troszeczkę policji wspólnego rynku na zasadzie pewien sposób wypracowania pewnych mechanizmów, które pozwoliłyby na sygnalizowanie tego typu praktyk protekcjonistycznych również Komisji Europejskiej, tak żeby praktyki te, które są naprawdę w większości niedozwolonymi praktykami w świetle prawa unijnego, mogły być eliminowane, penalizowane, ponieważ
to nie jest strona, w którą powinny te zasady iść. Więc ta informacja dla obu stron, gdzieś tam mamy pewne kanały, ale rzeczywiście nie jest to jeszcze zadowalające. Tak samo jak niezadowalający i niedoprecyzowany jest sam projekt rewizji w tym konkretnym zakresie. No ja muszę Państwu powiedzieć, że jestem bardzo zbudowana tym, co teraz usłyszałam i chyba tak wspólnie nie przedstawiamy stanowiska jak w tej sprawie jednolitego, dlatego że tak jak Pan Stefan powiedział, jak Pan Robert podkreśla, Pani Magda czy Pan Marek Benio, jest problem z informacją, jest problem z tą stroną internetową. Te przepisy nie są jasne, nie są proste. Na pewno, gdybyśmy ułatwili przepisy, to byłoby łatwiej dla wszystkich i dla pracowników w konsekwencji także. Cieszę się, że nie jestem, że tak powiem, sama w tym dążeniu do uproszczania pewnych rzeczy, dlatego że pewne kwestie, które zgłaszamy, to one jednak nie do końca trafiają do ustawodawcy i gdybyśmy może połączyli siły i przedstawili taką listę barier wspólną pracodawców i pracowników, bo one są po obu stronach. Ja nie znam do końca tych barier po Państwa stronie, ale niedawno, w ubiegłym tygodniu, czytałam artykuł, również Pan dr Marek Benio się wypowiadał w kwestii ułatwienia procedury wystawiania zaświadczeń A1. Proszę Państwa, jak my mamy po 20 latach obowiązywania dyrektywy takie podstawowe problemy i potrzeby, no to my chyba mamy dużo do zrobienia i moglibyśmy coś zrobić. Strona internetowa, jasna, prosta, przejrzysta, jest potrzebna, a jeżeli tego nie będzie, jeżeli nam ustawodawca troszeczkę nie pomoże, to my będziemy domagać się jako związki zawodowe reprezentujące pracowników nakładania na pracodawców dodatkowych obowiązków informacyjnych, tłumaczenia przepisów na język polski. Także wydaje mi się, że gdybyśmy zjednoczyli siły i przedstawili pewne takie bariery podstawowe i wymusili jednak pewne zmiany legislacyjne, to będzie z korzyścią dla wszystkich. Z drugiej strony, na stronie nawet kongresu z ubiegłego roku jest wywiad pani Beaty Krajewskiej z Głównego Inspektoratu Pracy, która mówi, że przedsiębiorca musi znać przepisy kraju oddelegowania. Ja Państwu współczuję, bo ja szczerze mówiąc, no też muszę znać te przepisy, ale ja kompletnie nie potrafię ich często odnaleźć. Te przepisy nie są jasne, nie są ogólnie dostępne i jest to problem podstawowy i dyrektywa wdrożeniowa, ona poszła w pewnym kierunku. Ona poszła w kierunku pewnych dodatkowych informacji dla organów kontrolujących, bardziej aniżeli w kierunku pomocy samym pracownikom, to co na pewno ja dostrzegam. Niedawno byłam w Brukseli i miałam okazję przyglądać się formularzowi IMI. Jest to formularz dla organów kontroli, gdzie wpisuje się różne kwestie związane z kontrolą. I tak sobie pomyślałam, jakby było cudownie, gdyby poświęcono równie dużo czasu i wysiłku na stworzenie przepisów dla pracownika, żeby ułatwić pewne zasady, czy stworzyć może jakiś elektroniczny formularz, który każdy pracownik by otrzymywał, jeżeli jest delegowany, czyli jakaś platforma cyfrowa, może to by ułatwiło. Także fajnie, to wszystko idzie w dobrym kierunku, ale jeszcze chyba powinniśmy troszeczkę zejść na poziom pracownika i tu poszukać pewnych rozwiązań, które ułatwią nam wszystkim po prostu życie. To ja bym chciał odpowiedzieć, dlaczego to, co robi komisja, nie odpowiada tym, o czym my tutaj mówimy, że jest faktycznym problemem. No, przyczyna jest taka, że komisja nawet nas nie spytała, to znaczy komisja nie przeprowadziła w ogóle konsultacji społecznych, czy tak naprawdę w pewnym sensie sfałszowała, bo podłożyła konsultacje, które przeprowadziła w zakresie koordynacji, ale też nie spytała na takim poziomie niższym, to znaczy my jako inicjatywa nie słyszeliśmy, żeby jakakolwiek organizacja, czy pozarządowa, czy związek zawodowy, czy pracodawców
Znaczy o związku nie jestem przekonany, ale przed ogłoszeniem tego projektu, żeby ktoś z nami rozmawiał. Tak samo jak też żaden polski uniwersytet, naukowiec nie brał udziału w podejmowaniu tej decyzji, co jest trochę śmieszne, no bo Polska jest największym wysyłającym krajem. Ale myśmy zrobili coś fajnego jako inicjatywa, a tak naprawdę dzięki pani Mirosławie Kaszel-Pili z ambasady polskiej w Paryżu, to znaczy udało się nam zainicjować taką grupę polsko-francuską roboczą, która właśnie ma rozwiązywać problemy na tym troszkę niższym szczeblu. Więc no, żeby dało się rozwiązać faktyczne problemy, no to ktoś musi zapytać i postarać się je rozwiązać, a nie jedynie przemalowywać cały czas główne zasady, tak żeby było ciekawiej. A propos prostoty i jednoznacznego prawa, to próbujemy rozczytywać te zapisy projektowanej dyrektywy. No i taki przykład podam, na przykład ta sprawa zastępowania pracowników. Ona w praktyce będzie polegała w ten sposób, że polski pracownik jedzie sobie do Francji albo do Belgii i tam dowiaduje się po 6 miesiącach, że właściwie jest już pracownikiem na stałe, zwyczajowo zatrudniony w Belgii, ponieważ wcześniej tu był jakiś John, który też malował i on też był delegowany i w związku z tym to, że on był wcześniej w tym samym miejscu, to wpływa na to, że on zostaje uznany za pracownika zatrudnionego na stałe w Belgii. Co jest absurdem, żeby sytuacja jakiegoś innego pracownika wpływała na sytuację drugiego, w szczególności w zakresie stwierdzenia, gdzie on zwyczajowo pracuje, no bo on się zapyta, a co mi do tego? Przecież ja tu dopiero przyjechałem. Druga rzecz jest taka, że załóżmy, no i oczywiście jest pytanie, czy on już się stał, czy nie, no bo trzeba by tym pracownikiem belgijskim, czy jeszcze jest polskim, dlatego że trzeba by stwierdzić, co to jest the same task i the same place. To znaczy, jeżeli on maluje na drugim piętrze, a ktoś, jakiś Ryszard pracował na parterze, to czy oni pracują w tym samym miejscu, bo od tego, czy on malował tą samą ścianę, czy pracował na dachu, zależy od tego, czy ten drugi zostanie potraktowany jako pracownik zwyczajowo zatrudniony w tym państwie, czy nie w tym. No to ja nie rozumiem jakby do czego mnożymy i jak ma to pracownik zrozumieć, no bo dla niej on się zapyta, przecież to jest jakiś absurd. Kolejna rzecz jest taka, że no taka prosta rzecz jeszcze na koniec, bo dyrektywa mówi tak, jeżeli byłeś zdelegowany przez w sumie 24 miesiące, to znaczy, że pracujesz w tym państwie zwyczajowo. Są pracownicy, którzy są bardzo mobilni, oni wyjeżdżają do wielu państw i razem z ich doświadczeniem i stażem pracy w pewnym momencie przekraczają te 24 miesiące w kilku państwach. Co oznacza, że ten pracownik, który ma w życiu dużo podróżował, jak tylko się pojawia w danym państwie, to natychmiast jest zwyczajowo w nim zatrudniony. Czyli okazuje się w pewnym momencie, że on zwyczajowo jest zatrudniony w każdym państwie za wyjątkiem tego, w którym jest zwyczajowo zatrudniony, czyli w Polsce. To są praktyczne skutki projektu dyrektywy komisji, która mówi, że on jest prosty. Prosty to są jedynie słowa w nim użyte, natomiast skutki są absurdalne. Bardzo dziękuję. Po tej rundzie nie było braw. To jest symptomatyczne. Bardzo Państwu dziękuję. Oczywiście zbliżamy się powoli do przerwy kawowej i ja mam typowy problem moderatora, bo ja bym nadal z pasją wsłuchiwał się w głosy ekspertów, ale z równą pasją chciałbym Państwu oddać głos i ponieważ mamy ten kwadrans, może już niecały, to jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie albo po prostu skomentować to, co usłyszał do tej pory, to mogłoby nam to posłużyć jako pierwsze podsumowanie tego panelu. Pan Piotr Szumlewicz, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja dosyć krótko. My jako OPZZ jesteśmy centralą bardzo internacjonalistyczną, więc my nie mówimy o obronie polskiego interesu, tylko po prostu o pracownikach w Europie. I my po prostu byśmy chcieli, żeby polscy pracownicy, podobnie jak pracownicy litewscy, łotewscy czy estońscy, nie byli dyskryminowani względem pracowników niemieckich, belgijskich czy francuskich. I taki jest nasz argument na rzecz dyrektywy Komisji Europejskiej. Ja chciałbym jedno takie pytanie, być może to jest cały temat, jak się mają pracownicy delegowani do innych migrantów zarobkowych?
bo tu mało było o tym mówione, a tak naprawdę wydawałoby się, że migranci zarobkowi powinni zarabiać więcej ci niedelegowani, tak? Bo firma nie ponosi kosztów pracy związanych, prawda, z tym, co tutaj było między innymi mówione. Tymczasem sytuacja pracowników niedelegowanych jest raczej gorsza. Oni częściej pracują na czarno, oni częściej są gorzej wynagradzani. Można powiedzieć paradoks, tak? Natomiast naszym zdaniem warto byłoby docelowo po prostu wprowadzić zasady, zgodnie z którą migranci zarobkowi wszyscy, łącznie z delegowanymi, zarabiają dokładnie tyle samo, co miejscowi hydraulicy, kolejarze czy budowlańcy. Druga kwestia to jest pytanie do doktora Benio odnośnie kosztów tych firm, które delegują. Bo jedna rzecz, którą pan bardzo ciekawą zauważył, to jest kwestia rzeczywiście tego, że firmy optymalizują podatkowo i to jest, ja bym powiedział, rzecz niepokojąca jednak, bo to jest trochę oszustwo, mówiąc brutalnie, bo trzeba się zdecydować, czy jest się firmą, która jest na miejscu, pracuje, czy w kraju. A trochę to sprawia wrażenie, jakby polscy pracodawcy chcieli płacić polskie pensje i niemieckie podatki, a tak to nie można pogrywać. Natomiast chciałem panu zadać pytanie, jak to jest z tymi kosztami, nie składkami, nie podatkami, tylko kwestie związane, nie wiem, na przykład z tymi noclegami czy dietami. Bo wydaje mi się, że sens ma tutaj nie pokazywanie, że na przykład polska firma płaci 30%, tylko żeby porównać koszty polskiej firmy i na przykład niemieckiej czy belgijskiej, dlatego że przecież na przykład niemieckie firmy przewozowe też płacą pracownikom i diety, i różne koszty noclegu, więc tu moje pytanie jest takie, jak się mają te koszty, dlatego że one przecież w firmach niemieckich czy belgijskich też nie są zerowe, a często są, no wydaje mi się, nawet wyższe niż w Polsce, bo niemiecka dieta to nie jest 30 zł, czy francuska. Jeszcze dwie króciutkie uwagi, takie komentarze. Wydaje mi się, że niebezpieczny jest argument o tym, że to podwyższanie standardów pracy będzie prowadzić do łamania prawa. Znaczy to jest taki bardzo, przepraszam za sformułowanie, polski argument, szwedzki czy niemiecki ekspert jakby powiedział, nasze firmy to będą łamać prawo, jak się od nich będzie oczekiwać wyższych płac, byłby skompromitowany. No nie można używać argumentu, że my będziemy łamać miejscowe prawo. Po prostu nie można, to nas też kompromituje za granicą. Można użyć argumentu, że wtedy polskie firmy po prostu nie będą delegować. I myślę, że to byłby już lepszy argument. I druga uwaga, również krótka. Ja rozumiem, że prawa w krajach Belgia, Francja, Niemcy mogą być skomplikowane, że układy zbiorowe się czasem zmieniają. Ale wydaje mi się, że jest tu pewne nadużycie w tym mówieniu o tym, że polski pracodawca nie może poznać zasad tamtejszych układów pracy. No przecież układ zbiorowy w Szwecji to jest w ogóle podstawa prawa pracy, tak? Tam nie ma płacy minimalnej krajowej, tam po prostu są układy zbiorowe i to jest obowiązujące ustawodawstwo. To trochę tak jakby, no nie wiem, przyjeżdżał niemiecki pracodawca do Polski i mówił, że ja zapłacę 4 zł pracownikowi, bo ja nie wiedziałem, że w Polsce właśnie weszło 13 zł za godzinę. Jak ktoś wchodzi na dany rynek, mówiąc brutalnie, takie rzeczy musi wiedzieć, że jest coś takiego jak płaca minimalna, że jest coś takiego jak BHP, że jest coś takiego jak dodatek na przykład za pracę w weekendy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że tu jest jednak pewne nadużycie. Jak się wchodzi na rynek pracy, to po prostu trzeba poznać prawa tego kraju, a w Belgii, Niemczech czy Francji te prawa zazwyczaj są bardziej przejrzyste niż w Polsce. Dziękuję. Proszę zostać. Czy państwo zechcą najpierw zabrać głos, a ja szybko odpowiem później na... Czy wolno? Proszę. W związku z tym, że reprezentujemy centrale związkowe, to oczywiście ja się tu przychylam do tego, co pan mówił. Ja tylko chciałabym zwrócić uwagę, że musi nam jednak państwo trochę pomóc, ustawodawca, żebyśmy trochę łatwiej się obracali w tych przepisach, również kraju oddelegowania. I moja wypowiedź na pewno też nie idzie w tym kierunku, że przedsiębiorca nie musi znać przepisów kraju oddelegowania. Owszem, ale ułatwimy sobie troszeczkę tę pracę i w tym kierunku chciałabym, żebyśmy tymi przepisami po prostu poszli. Ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania, tylko ich było kilka, więc bardzo szybko. Z tymi podatkami to jest tak, że musi, to znaczy podatki nie są regulowane przez Unię Europejską, tylko przez umowy bilateralne i większość z tych umów zakłada, że po 183 dniach pobytu pracownik staje się rezydentem podatkowym tego drugiego państwa. To jest taka ciekawostka, że w tych państwach zwykle te podatki są niższe, w Polsce przez brak kwoty wolnej, one netto wychodzą na dość wysoko. Jeżeli chodzi o to, powiedział pan, że firmy będą musiały łamać prawo, to znaczy to nie chciałbym, żeby tak zabrzmiało. Firmy zbankrutują prawdopodobnie, czy wiele branży się tam zniknie. Natomiast chodzi o to, że praca nielegalna będzie tak tania w porównaniu do pracy legalnej, z drugiej strony popyt w państwach
bogatych na pracę jest ogromny. W związku z tym to wymusi, bo jestem ekonomistą, więc ja jakby patrzę na to pewnymi procesami, to wymusi pojawienie się pewnych pośredników legalnych, nielegalnych, półlegalnych, którzy będą to rozwiązywać, więc to będą zupełnie nowe jednostki, nowi przestępcy tak naprawdę. To jest trochę zadziała jak prohibicja, tak? Po prostu ta dziura po tej legalnej pracy zostanie czymś zapełniona. Kolejna rzecz z tym, migrant i delegowany. To jest, ja używam do tego przykładu gościa. Jeżeli ja jestem zapraszany do domu kogoś na jakiś czas, no to nie ma sensu, żebym poznał wszystkie reguły, wprowadził się tam do tego domu, przyniósł swoje rzeczy, oglądał z nimi te same programy w telewizji. Chodzi o to, żebym przestrzegał podstawowych zasady, takie, które spowodują, że ci gospodarze nie będą... będą się dobrze ze mną czuli. Nie ma sensu, żebym ja poznał wszystkich reguły. Tym bardziej pytanie, czy ja w ogóle chcę. Ja nie chcę, bo ja mam swoje zasady, które znam, do których jestem przyzwyczajony. Więc tu jest ten kompromis, żeby gość dobrze się, żeby gospodarz chciał zapraszać gościa, a gość dobrze się czuł u gospodarza. Więc tutaj szukamy jakiegoś uproszczenia, żeby na ten czas, kiedy ja jedę do Portugalii, Szwecji, Holandii, gdzieś tam mógł być... jakby, żeby gość mnie ugościł, a ja, żebym te podstawowe zasady u niego znał, ale nie wszystkie, bo ja bym po prostu zwariował i o to w tym chodzi. I ostatnia rzecz, ten Polak, bo myśmy rozmawiali na EFNI, też zaczęliśmy, tylko nam przerwano, bo pan przewodniczący powiedział, że Polak będzie teraz równy, czemu wy nie chcecie być równi. Więc ja muszę ten przykład podać w drugą stronę. To znaczy tutaj Kraków jest centrum usług outsourcingowych, mamy międzynarodowe koncerny i one zatrudniają ogromne ilości ludzi, między innymi są praktykanci. I oni wymieniają się tymi praktykantami. Teraz jeżeli do polskiego oddziału niemieckiej firmy przyjeżdża niemiecki praktykant w ramach wymiany praktyk, on jest delegowany w ramach tak zwanego intra-corporate posting. Ten niemiecki praktykant będzie zarabiał niemiecką stawkę, czyli 1700 euro, dostanie zwrot kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, wszystkie tamtejsze dodatki i on będzie pracował przy tym samym biurku z polskim praktykantem, który zarobi 1700 zł. The same work in the same place, tamten ma 4 razy lepsze warunki od Polaka, więc ja nie jestem przekonany, że Polak nie będzie w gorszej sytuacji. Druga rzecz, po drugiej stronie tej korporacji, członek zarządu, który jest tutaj oddelegowany przez centralę, który też jest delegowany, składki płaci w tamtym kraju, ma wszystkie dodatki, zarabia 10 razy pewnie tyle, co polski management i... No i teraz w tym momencie chciałem powiedzieć, bo z tego co jakieś przecieki do nas dochodzą, to Komisja Europejska czy Parlament już tam się z pracodawcami, z tymi korporacjami dogadują, że w tym zakresie tego intra-corporate posting nie będzie żadnych ograniczeń, no bo przecież nie wolno koncernom ograniczać delegowania. W związku z tym ja nie mam nic przeciwko, żeby ten menedżer płacił tam składki, tylko problem polega na tym, żeby to działało w dwie strony. Więc, no i ostatnia, że to taki syndrom 20 kilometrów, to na ostatniej komisji employmentu pojawiło się ze strony skrajnej lewicy. Mam fabrykę przy granicy po stronie polskiej, ktoś pracuje przy taśmie, zarabia 1700 zł. 10 kilometrów dalej, po przekroczeniu niewidzialnej granicy polsko-niemieckiej, ten sam człowiek za tą samą pracę w tym samym, no nie w tym samym miejscu, bo 10 kilometrów dalej, zarobi 5 razy tyle. Więc... Nie wiem, jakby gdzie tu ta równość będzie dzięki tej dyrektywie. Ja dorzucę jeszcze jednego nierównego pracownika. Mianowicie, jeżeli mamy 2 stolarzy pracujących dla polskiej firmy usługowej i jeden wykonuje usługę zakontraktowaną za granicą, a drugi wykonuje pracę tej samej wartości, tylko że tu w Polsce, no to otrzymują już teraz różne wynagrodzenie. To jest poważne pytanie, jak to się ma do zasady sprawiedliwego wynagradzania zapisanej w Polskim Kodeksie Pracy już teraz. Oczywiście absolutnie jestem jak najdalszy od tego, żeby tego, który wyjeżdża, pozbawiać zasady korzystności tego wynagrodzenia z państwa przyjmującego. Natomiast czy mamy temu stolarzowi zapłacić również niemiecką lub francuską stawkę w czasie, kiedy jego kolega wyjeżdża w imię równości? No i piąty, ostatni, mój ulubiony. Ja jestem w ogóle wielkim zwolennikiem wyrównania płac. Tylko ja bym chciał, żeby Polacy zarabiali tyle samo, co ich francuscy czy belgijscy koledzy, nie tylko gdy wykonują pracę tego samego rodzaju we Francji czy w Belgii, ale również tu w Polsce. Tylko że tego nie da się zadekretować. To znaczy, inaczej powiem, zadekretowanie równości płac nie prowadzi do równości płac.
To jest niestety powolny proces gospodarczy, którego jesteśmy świadkami, bo proszę zobaczyć, że te różnice płacowe zmniejszają się znacznie wolniej, niż by chciały związki zawodowe. Natomiast czy można to przyspieszyć prawem, to jest pytanie na inną, kolejną debatę, mam nadzieję w równie świetnym składzie. Bardzo proszę, oczywiście, nie odbieram. Nie, jeszcze bardzo króciutki komentarz odnośnie pana komentarza. Rzeczywiście wydaje mi się, że cała pozycja związków zawodowych polega z takiego, z chęci poszanowania ram prawnych w tych państwach. Ten przykład, który pan Stefan podał z mieszkaniem, już tak myślę o tym przykładzie kilka razy się odwołać. No fakt, ten gość wchodzi, on nie podlega wszystkim zasadom, no ale jeśli my jesteśmy wszyscy w domu w kapciach, a on wchodzi w butach, które są zabłocone, no wkurza nas to, prawda? Łamie podstawę, no a która zasada jest podstawowa, a która zasada jest tak do końca niepodstawowa? Które są tylko te minimalne, a które nie? Więc i myślę, że w tym kontekście często polskie związki przedstawiane są jako tacy, no ciągnący za tym etukiem, czy kimkolwiek w Europie, ale rzeczywiście tam myślenie, i to naprawdę wychodzi przy takiej długotrwałej analizie tej pozycji, jest takie troszeczkę długoplanowe. Dzisiaj rzeczywiście wejdziemy tam z tymi buciorami, rozwalimy te układy zbiorowe, ale jutro tak naprawdę co będziemy robić? Kto? Także nie jest to też do końca takie zaćmienie, ale rzeczywiście niewchodzenie może, czy chęć niewchodzenia w porządek, pewien porządek prawny, ustalony rzeczywiście przez układy zbiorowe z innym porządkiem prawnym, czy na innych zasadach. Natomiast przykład tej fabryki 20 kilometrów, jak najbardziej się zgadzam. Zgadzam się również z tym, że płace rzeczywiście rosną. One nie rosną tak szybko jak produktywność tak naprawdę w Europie Środkowo-Wschodniej, więc tutaj też byśmy mogli się troszeczkę pospierać. Natomiast podstawowa różnica między tymi dwoma przykładami pracownika delegowanego tam, a pracownika na Słowacji, a jego kolegi z Wiednia, jest taka, że rzeczywiście ramy prawne, w których działają ci dwaj pracownicy, są troszeczkę inne. Pracownik delegowany wchodzi tam i rzeczywiście wchodzi w inny porządek prawny, natomiast Słowak na Słowacji pracuje w systemie słowackim i nie ma tej między tymi systemami konfliktu czy możliwości wykorzystania. Możliwości, a może nie w złej wierze, czasem systematycznie. Także nie ma łatwych odpowiedzi na te pytania, ale jednocześnie ta pozycja nie jest do końca pozycją, która jest zaślepiona. No dzisiaj chcemy największe płace. Chcemy może i wyższe płace, ale rzeczywiście chcemy też poszanować pewne ramy regulacyjne, które są tam. Tak to ja tylko jedno zdanie. Właśnie ja jestem, bez sensu by było, żeby on wchodził w brudnych butach, ale nie może być też tak, że gospodarz mówi, albo będziesz miał buty za 2000 włoskie, albo cię nie zaproszę. No. Załóż kapcie. Nie, mówię. Przywieź swoje kapcie. Panie Robercie. Żeby państwo nie przedłużać czasu na przerwę, dwa słowa. My jakby chyba w tej części pytań trochę odeszliśmy od delegowania, no bo nie zrównujmy pracownika migrującego, który na stałe tu przyjeżdża, od pracownika delegowanego. I to jest też jakby odpowiedź na tutaj te zarzuty. No na dobrą sprawę pytania są trzy, które dzisiaj postawiliśmy. Czy obecne warunki zatrudnienia pracowników delegowanych, dobrze delegowanych, prawidłowo, są niegodne, niewłaściwe, czy ci pracownicy są w jakikolwiek sposób, rozumiem, poszkodowani, bo nie otrzymują wynagrodzenia porównywalnego. Ale my nie jesteśmy w stanie dokonać porównywalności sytuacji w 100% ze względu na przejściowy charakter delegowania, o którym dzisiaj też nie powiedzieliśmy. I trzeci element, właśnie dyrektywa 96-71 była odpowiedzią na to, że wprowadzamy tego gościa w odpowiednim stroju na salony, bo gdyby nie dyrektywa o delegowaniu, ta podstawowa, to przecież na bazie rozporządzenia Rzym I my byśmy gościli różnych gości przez okres przejściowy. Więc takie trzy jeszcze podsumowania zdania. Dziękuję bardzo.